Witam wszystkich hodowców odroczenia, pasjonatów gołębi. Ja tutaj sobie szykuję karmę dla młodych. Na kiedyś tam, bo nie mam młodych jeszcze. Gołąbki dopiero będą kłaść jajka. Ale chciałbym wam pokazać, na przykład doradzić niektórym. Bo ja na przykład kupuję sobie karmy różne tam. Karmę normalną, podstawową. Czy tam owies, jęczmień, konopie, kukurydzę, wszystko mam oddzielnie i na lot sobie szykuję. Karmę według pogody, ale niektórzy z was kupują karmy gotowe. Na przykład ta gotowa karma, nie mówię, że nie jest zła, jest dobra karma, a chcemy na przykład, jest lot 800, 600 w dziób, wiatr, boczny wiatr i nie chcemy dawać tych drobnych nasion, na przykład gołębia, bo w każdej karmie są te drobne, bo to by było, za tanio by było na przykład kupić worek za 80-100 zł i same grube by były, nie? No to ja tak sobie kiedyś już wymyśliłem, a że obiecałem, że będę wam pokazywał co jakiś czas, jakieś tam, co ja stosuję, co ja, jak je robię. No to wiadereczko, to tam mam akurat po Dolfixie. Piątka, wiertełko, bo chcę tylko, żeby mi takie przelatywały. Parę dziurek. No i bierzemy karmę, akurat mam telefon. To mi ciężej, o. I te drobne sobie spadają na dół, a te górne możemy im dać. O. Tak szykujemy. Karma będzie pusta. Tylko mi tutaj wyleciało, cholercia. Muszę sobie na ten, no. I karma już jest bez drobiazgu. Tu mi kiedyś wyleciało, jak wierciłem. Jak będziecie wiercić ten dziurki, to nie pchajcie mocno. Najlepiej drut jakiś tam nagrzać i natopić tych dziurek od cholery. Ja tak sobie odciączam, bo sobie szykuję. No zawsze jest sobie dwa kroki do przodu. No i same drobne są. Grochu. Albo nie chcecie dać gołębiom na przykład tych grubych, tylko same drobne. No to same drobne są. Wiadomo. Takie jakie wiertło użyjecie, takie będą przelatywać. Ja mam zrobione dwa takie. Jedno mam wiaderko, jedno mam tam sitko, jak tam widać. Powiercone. Na wiaderku lepiej jest. Moment, jest karma czysta. Tyle. Bez drobnych nasion. Same grube. Ja po prostu muszę sobie takie wiaderko całe uszykować. Tych drobnych. No, dlatego dokupię jeszcze grochu, takich różnych, zielonych grochu mungo. Drobnego i będę miał na gołąbków. I tyle. Pozdrawiam serdecznie. Zostaw łapkę w górę, jeżeli ci się to przyda. Dobry lot.